jak działa zły, jak działają źli. Do skutku. Do skutku. Na pałowaniu, najpierw biciu kluczami kościelnymi szanownego Pana, to jest tylko czubek góry lodowej, 7 kwietnia 2022, a potem 11 kwietnia 2022 pałowaniu mnie przez księdza Bielskiego się nie skończyło. Huczko przy swoich drzwiach, jak się wchodzi do pomieszczenia jego tam do tej kotłowni, tutaj z lewej strony miał postawiony taki sztyl. Nie od szczotka, od miotły, kij od szczotki i od miotły, tylko przynajmniej od dobrej łopaty. Można powiedzieć, nie bejsbolowy. Porządny, z twardego drewna kij. A ktoś pamięta zajście, to bodaj w grudniu było, kiedy razem z Panem zamknęliśmy go w komórce, był pan Jacek, była wezwana policja, to w którymś momencie założył sobie podkute buty, w których zaczął chodzić po tym pomieszczeniu, żebyśmy wiedzieli, że jak nas kopnie, to podkutymi butami, i zaczął jakimś narzędziem na ten sposób. To nie był kijek od szczotki. Jak weszła policja, którą zawezwaliśmy, otwarł policjant drzwi, to powiedział, proszę to odłożyć. Nie mogliśmy oczywiście później dopytać, co miał Huczko odłożyć, czy siekierę, czy co. W każdym razie na tego 7, a potem 11 kwietnia 2022 Huczko miał przy swoich drzwiach przygotowanego takiego knuta, drewniany kij, a Bielski miał w swoim pokoju teleskopową pałkę, no bo nie kupił jej w czasie, kiedy pani Plewka zaalarmowała go, nie poleciał na Allegro i nie poleciał do sklepu militarnego, choć niedaleko ma, tylko miał ją wcześniej. Na co? Na coś naszykowano. Mieli je wcześniej, pałki, na coś naszykowane. Na pewno na tej liście mogła być każda z pań. Pytanie, kto był w pierwszej kolejności? Chyba nie trudno zgadnąć. Albo pan i ja, albo ja i pan, albo pan i ja i pan razem, insieme. Popatrzysz na twarz pana Huczki Zbigniewa. Radujesz się? Bo pan Zbigniew się uśmiecha i powie dzień dobry. Komu powie dzień dobry? A tobie powie co? Jakie słowo usłyszysz od niego? Jakżeś łysy, to łysy po ile i rysy. A pan Huczko w przedszkolu już nie jest. A to jedno z ładniejszych słów, jakie mówi. Bo przekleństw nie ma tam. A jak Bielskiego twarz zobaczysz, to jak się? Cieszysz? Czy boisz? Że Bogu dzięki dzień jest i świadkowie są. Bo inaczej nie wiadomo by było co jak. Bo pałka teleskopowa nie znalazła się w jego kieszeni sama. Tylko ją kupił z określonym zamiarem i nie bronić się, tylko przydybać.